Witaj w Zasuszanym w głowie menadżera na wakacjach. Podczas urlopu zadajemy sobie pytanie, co przeczytać. Oprócz tego, żeby odpocząć, co można przeczytać? Jest to również częste pytanie, które zadają ludzie w biznesie, jak i na szkoleniach. Polecam książkę Biznes do góry nogami Richarda Bransona, którego celem było napisanie książki, która wywróci biznes do góry nogami na całym świecie. On zadaje tam bardzo ważne pytania i dzieli się bardzo ciekawymi obserwacjami, jak zmienia rzeczywistość wokół siebie na całym świecie. Teraz, gdy będziesz sobie leżeć na plaży, w górach czy na Mazurach, zadaj sobie takie pytanie. Co by było, gdyby moja kariera zawodowa bądź firma, którą prowadzę, wywróciła się do góry nogami? Co to by oznaczało? Jakie zmiany konkretnie by nastąpiły, gdyby przewrócenie do góry nogami oznaczałoby coś pozytywnego? Zarazem, drugie pytanie, strategiczne pytanie, które w ramach Change Value Process często zadaję menadżerom, z którym pracuję, to jest, co by było, gdyby Twoja kariera lub firma, którą prowadzisz, przyczyniała się do zmian albo była częścią zmian w ramach tematów jak nowoczesna technologia, zanieczyszczenie, ścieki na całym świecie, bieda czy zmiany klimatyczne. To są niektóre z tematów, które są współcześnie poruszane przez Richarda Bransona i przez jedną z jego 300 firm, której jest właścicielem. I być może ty nigdy nie zastanawiałeś się nad tym, żeby myśleć aż tak szeroko jak Richard Branson. Myślisz sobie, to jest zarezerwowane tylko dla największych. To nie jest prawda. Każdy może w tym w jakiś sposób uczestniczyć. Nie jako właściciel być może wielkiej korporacji, bo być może tego nawet nie chcesz, ale w jakimś stopniu. Teraz, gdy zaczniesz sobie zadawać takie pytania, które poszerzają myślenie, to zobaczysz inne rozwiązania. Inne rozwiązania niż te, które tkwią, funkcjonują w Twojej niszy, w Twojej pracy zawodowej, w Twoim dziale czy w Twoim biznesie. Zachęcam do tego, żeby przynajmniej 5 minut podczas urlopu poświęcić takim właśnie pytaniom. I pozdrawiam z Bałtyku i z pięknej pogody. Do zobaczenia.